Siemaneczko, z tej papety mniej witam was na moim kolastwie. Prowadzimy dzisiaj nowy nabytek. Jest dla mnie bardzo potrzebny. Nowiutki nabytek, można powiedzieć. Na koncie 620, bo ciszy mi bida. No zobaczymy. W dzisiejszym czasie, jak to skupicie. Nowy nabytek, teczka. Poszmit. HTS 100.18, czyli popularna Polschmittka właśnie, tylko na 10 000 litrów. Mi się zdaje, że będzie dość fajna maszynka pod moje gospodarstwo, więc co, no siadamy, lecimy, bo dopomina mi przez tylko rodzinę zamknąć, otworzyć i zamknąć. A potem teraz kupiłem Polschmittkę, jeśli to jest wiosna. No będę przygotowywał już sobie wstępnie. Jak to się mówi, będę sobie wstępnie rozlewał nojowice. Dajcie, bo teraz jest najlepszy, to nie pamiętam gdzie był tutaj ten trigger od beczki. Chwilę. A bo dobra, na odcinku będziecie widzieć. Cześć, to nic nie mówimy. Wskaźnik stref interaktywnych. Znowu coś się poknuciło, tak? Jak zawsze. Czyli pewnie trzeba tradycyjnie beczkę nasunąć. No, tak jak podejrzewam, tak się właśnie stanęło. Nie wiem, jak to będzie w sobie radził. Nie ukrywam. Pod tym względem, ale gnojówki to mam tyle, że możemy sobie lać tej gnojówki pełniutko właśnie pod każde pole, na każde, na wszystko praktycznie. To nam dusza zapragnie. Więc lecimy sobie. Tutaj będziemy przygotowywać sobie pod łubin soje. Będziemy sobie przygotowywać. Więc sobie tu będziemy zdawać blisko gospodarstwa. Daleko, żeby nie jeździć. Więc będziemy sobie lecieć na spokojnie tutaj tą beczką. Czekajcie, teraz tylko tak. Ja mam chciał takie 8-9. 5 to może przymało. Dobra, jedne ciemy. Zobaczymy, jak to rozwiemy. Powiem szczerze, no dość spora wyroba. Na te gnojówki to mówię, mam tyle, że mogę sobie wlać, no nawet na spokojnie, nad mniejszym biegiem mógł powiedzieć. To nie chcę zanudzać też na odcinkach. Więc mówię, no tutaj mamy beczkę za 34 000. Wychachmęcona, można powiedzieć, w pewnym sensie. Wychachmęcona można powiedzieć od pośrednio znajomego, znajomego. Beczkę właśnie wychachmęciłem, chciałem ją 40 tysięcy, no 40 mówię trochę przydużo, tu pochodziłem, tu pochopaczem, no tu trzeba opony wymienić, tu trzeba przy pompie coś pogrzebać, no bo fakt coś tam jest, parę mankamentów, które no będzie trzeba zniwelować, to nie ukrywam, ale to jeszcze nie jest na ten czas, żebym musiał już teraz na CITU tą beczkę naprawiać, więc no mamy beczkę za 64 tysiące. Poszmitkę mi się zdaje, że wstawiasz do naszego ususa, bo stwierdziłem, no mam nadzieję, że to też przyjdzie na to czas, tak powiem. Ja zakupię ten ciągnik, no ale jak patrzy, że usus na razie ciągnie, daje radę, to mi się zdaje, że raczej usus będzie w tej beczce wychodził. Malowane fajnie, zgrabnie ten ususik wygląda. 10 litrów, no to jest jak najbardziej wskazany na tego ususa. To nie jest jakoś tam ciężki, nie ma jakiegoś ciężaru, czy na dyszlu, czy na tym. Właśnie, więc no, można sobie na to pozwolić. Bo chyba instalacja coś mi się szwankuje, widać. Właśnie. Ususie zrobiona dopiero świeżo, ale już coś tam widać. Jakieś problemy. Pod tym względem. No tak.
Tak powiedziałem, że no jednak trzeba coś zainwestować. No, co innego nie inwestować jak w tę beczkę. Na ulicy mam od grama. Bo 300 tysięcy litrów? 200 może. W zasadzie 300, 200 tysięcy podmiotów na ulicy. Rzeka mi to by było teraz dawać nawóz. Tutaj pod Bubin. Wiem, Bubin dopiero w kwietniu. Będzie siany, no ale jednak przygotowywać po prostu, jeśli już mam gdzieś możliwość zagęty, możliwość oddawania gnojowicy, no to nie ma co się zastanawiać, to trzeba po prostu rozdawać gnojowice, żeby już powoli coś się tutaj działo. Kochamy na spokojniutko, będziemy się uczyć tej beczki, będziemy uczyć tak tą bobeczką po prostu manewrować teraz, tak? Przede wszystkim, bo no tutaj tu już taka lamca jest dość duża. Jakby nie patrzy, tak? No bo no tutaj podejrzewam gdzieś na około 10 litrów odrzutność z lewa. To już jest przeskok konkretny podanie do beczki, którą no, posiadaliśmy no, dość praktycznie od początku, tak? Może mało było używana, no ale jednak była. No teraz jest normalnie już konkretna landa. No powiedziałem, tutaj już będziemy mieli duże sprzęty. Mamy kasę, teraz nie mamy, ale wiadomo o co chodzi. Więc no, tutaj trzeba sobie pozlewać, trzeba powiedzieć, poinwestować, dla przyszłości było. Nie wiem, trochę teraz sprzętu pójdziemy później jakieś pola, to już wspominałem w poprzednim odcinku. Wiecie, no teraz zainwestujemy ciągnik ładowarka, ale tylko to. No i to wszystko w temacie. Tutaj kejsik sobie stoi. Nie miałem czasu, będzie praktycznie montować, zjechałem, jechałem tą beczkę. Telefon dostałem, że jednak gościu się znajomy się go zgodził. To meczkę może za tyle pieniędzy sprzedać. Mówię, dobra, wsiadam mi już do ciągnika, do ususika, mówię Inżeje. Mówię, bo osób będzie jak najbardziej wskazany pod tą beczkę. Nie wiem czemu, bardziej taki masyniejszy się zdaje niż case. Tego. Właśnie. A tego też mi stop tu zawsze wszystko dostawał. Mówię, teraz to jest jakiś taki większy byczek, mówię bardziej. Także takiego 10-14 jeszcze mi się tulił. 10-14 jeszcze mi się tulił, to za nie powiem, że nie. Naprawdę fajnie mi też się pewnie komponował tutaj mimo wszystko. 10-14. Pewnie też chyba nie dolewam, nie doleję, nie dolewam co? Może i się dolewam, tylko tak patrzę. Tak dziwnie trochę widać. To zlewanie. Gdzie nie gdzie. Ale patrzcie, no to już jest coś pięknego. Ta taką beczką można sobie tak już poszaleć. No, nie ma jakiejś tam, nie jest tej świeżości, bo to jest już, nie wiem, już nie wiem nawet skąd jest, tego produkt jest. Mogę to inaczej, to nawet ma na Baltiku, na nie wiem, to przekładnia jest. No, nie pamiętam, jak to się nazywa. Fachowo, bo to nie mam myszą mi z głowy. O, cyklopie to jest. Nie. Oni za groma nie pamiętam, jak to się nazywało. Zabij mnie, a nie wiem. Więc no, takie coś takim sposobem to remontowane jest. Może to dobre, może nie dobre, nie wiem, to testował. No gościu miał tą beczkę ogólnie, by mnie zebrać. Z 8 lat, 9 lat, coś takiego. Może kupiłem, miał właśnie tą wożmitkę, kupi teraz sobie rzuskę, nówkę. Bo ma chlebnie 20 tysięcy, to już musiał, ta ośmietka to już mu się nie dawała. A wiecie, też nie chciał sprzedawać za bezcenne, ale te 5 tysięcy mnie spróbuję zbić, no jakoś tam się udało wybić te 5 tysięcy, no i mamy taką fajną ośmietkę. Wiadomo, kasy na koncie nie mamy, tak, no bo jednak po tym odcinku kupiliśmy dzierżawy. Żeby już inaczej stobić, no troszeczkę tak pochopnie, może z jednej strony, chociaż może z drugiej nie, no zobaczymy, bo dopłaty będą składane, to już dopłaty będą też większe pod właśnie właśnie ziemię, tej ziemi dokupiłem, więc tutaj może też będzie troszeczkę inaczej. Dobra, lecimy sobie powoli, ma co się śpieszyć, bo przy gospodarstwie to ma co zasuwać, nie ma co się śpieszyć. Ten plac ogólnie będzie tutaj już nie będzie użytkowy, można powiedzieć. Bo tutaj będę plan miał właśnie tak, to jest kieszonka, jeszcze coś tutaj pomanewrować pod względem. Bardziej kieszonkę może być sobie bardziej pyzmę w tą stronę zrobić. Coś tu postawić.
przyszły rok, na który postawiłem wiatry, tak samo jakieś hale chcę postawić. I ta hala mi się marzy, tak szczerze mówiąc, typowo tak na ciągniki, na dobeczki itp. itd. Już wam pokazuję. No chciałbym mieć tutaj. Nie wiem czemu widzi mi się tu jakaś hala. Trochę dziwne z jednej strony, no ale czemu nie? Chciałem tak właśnie mieć to zrobione, żebyśmy to mieli jakoś fajnie porobione. A teraz zaciągnęła się normalnie, nie? Liga coś tu łapie. Czy tak trochę dziwnie to jest. Ale no właśnie, to bardziej już to wyciągnęło normalnie. Ale jaka taka trochę mała skrzydniutka w tej płaszczyce, no ale co? Pompa wydajna. Nie potrzebna jakoś tutaj przygotowaniów, przygotowań pod tym względem. I fajnie, no poszmitka jak najbardziej na plus, na jedną co, jedna beczka by wzięła, tak? A na też będziemy wywozić w kwietniu na rzepaki. To trzeba trochę wciąć koszta, mimo wszystko tych nawozów troszeczkę. Oni niby są już w takiej cenie, że są w miarę dobre, ale tego chyba też mamy, bo trzeba mi zebrać, już wam pokazuję. Takie to mykami. W tej nowej obozie mamy 180 tysięcy litrów gnojowicy, a w tej starej mamy 80 jeszcze. Byliśmy pewni tą oborę przez zimę, więc no, tutaj mamy 8 beczek faktycznie wywozu. Bo szmitków na TM tego nie będzie za dużo. Trzeba pogrzebać trochę plika, może coś tam sobie znajdę. Ten do ustawienia właśnie od gnojowicy, żeby tej gnojowicy nie będę pochwały. A pan troszeczkę przy zadysku, troszeczkę na spadzu jest za dużo. Po prostu jest za dużo tej gnojowicy. Teraz byśmy mogli nawet chlebień sobie wozić. No ale jednak tutaj mam swoją gnojowicę. Tutaj bez sensu mi tej pośrednicy poproszenie wyrzucić pajaca. Więc nie będę tak cudował. I swoją gnojowicę będę właśnie typowo sobie wyciągał. Ta, co jest teraz wyciągnięta, to nie jest jakaś tam typowa jaocha, jak to się mówi. Ten taka jest ta gnojowica. Tam macie, mi się zdaje, że będzie taka lepsza. Chociaż tego nie wiem, nie chcę zgadywać, bo tam jest typowo na już ta krzopa. Więc no, tutaj będzie... W późniejszym czasie będę widział, tak, na rzepaki teraz będę sobie lał, bo to wiecie, jeśli mi to jest, jeśli będzie szło po łubinie, to sobie jeszcze na luz, że kupię tam, nie wiem, 3-4 tony i sobie to po prostu sypnę na łubin jeszcze na wóz, będzie git. No i na rzepak już tak później nie chcę tak zbytnio tego zjeździć. Wiem, troszeczkę kontrowersyjne, no ale czemu by tego nie zrobić, tak? Miał być ogólnie cię akcja się Ołowsa, no ale obiec jeszcze nie dojechał. Tam może tego Ołowsa chyba nie zamawiałem, mi się zdaje. No ale jednak muszę nakupić. Teraz sobie troszeczkę kupię, muszę tam pożyczyć od 3000 i kogoś. Żeby po prostu no, wziąć i po prostu to łagarnąć, tak, ten łowiec nareszcie. Tak. Ale przez mostek przejedzie, przez rowy przejedziemy, co też się stanie. Nic się ani rowkowi nie stanie, ani ciągnikowi, więc tutaj możemy tak sobie pojechać. Troszeczkę nakładał i mówi, tak jak tego jest pełno. A wszystkiego na samą ziemię mamy, a no obornika, tu od byków już mamy tyle, że byki to normalnie mogą wpierać, bo obornik tyle go jest. No, ale nie ma co narodzić. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Ubornik też będzie chyba ogólnie sprzedawany, bo 90 zł za tonę, mam tam 100 ton, tu mam 8000 zł. W samym obornik. A więc właśnie w jednym byku to będę robił. Może trochę tego przedłużyłam. Więc co? No, tak będę właśnie musiał zrobić, tak? Szczepa też nie, a jeszcze też ogólnie nie powiedziałem, bo w poprzednim odcinku mówiłem, że ponaprawiałem wszystko. Szczepa też jest ogarnięta, naprawiona, wszystko porobione, żeby na już chodziła mi teraz ten sezon pełny. No bo chcę to mieć fajnie porobione. Jednak wiecie, no... Szprasa jest, nie powiem, mówię jaka jest. Ale tak, dużo ludzi właśnie chce jeszcze na przyczepie, żeby te przyczepy, tą szczepą jeździć. Dlatego też jestem bardziej skłonny chyba jeszcze zainwestować tą szczepę, włożyć trochę pieniędzy. Jeszcze sezon pojeździć po ludziach. Pojeździć na domu u siebie, bo odbiera się prawe. I zdaje mi się, że będzie to najlepszą opcją.
W przyszłości może tak być, że będziemy kupować swoją krzypę największą. Będziemy kupować większą krzypę. Po to, żeby już jeździć tam gdzieś więcej na zaopki. Tutaj już widzę, że tak by cię nie dolewa, bo tu już było więcej nabliżone, więc zobaczcie. No tak, tak to tu jest zrobione. Że tutaj jest trochę nalane, trochę nie jest nalane, jednak jakoś tam trzeba powoli to ogarnąć. To gnojowice to wszystko. No tutaj mamy tylko ten, nie wiem, pszenicę nie pojadę właśnie, jeszcze gnojowice na pszenicę trzeba rozdać, żeby też móc, no już mieć spokój z pszenicą, żeby już trochę tam coś rosła. Się bez nawozu zobaczyć, jak to będzie w ogóle, jaka będzie różnica. Naturalny dajemy, czy nawóz, czy granul, tak powiem. Czy dajemy naturalny, zobaczymy, czy jakaś różnica to będzie. A tutaj zobaczę tak, obornik, na jesień, wszystko załarane. No i co jeszcze poszło? Chyba nie zebrać. No i teraz gnojowica idzie, tak? Więc tutaj, no, troszeczkę to lepiej wygląda. Nie, no tutaj to muszę ewidentnie kurwa jakiejś no ja zrobić, nie? Bo to jest tak spienniczone przeze mnie, że to jest katastrofa. Pik. A pojedziemy sobie na te zboże. No to pszenicę. Zlejemy, zobaczymy jak to będzie wychodziło. Sobie rozlejemy. Tu czy tu, więc jest tak tej gnojowicy mamy dużo, więc ja tak powiem, zlewamy trochę na zboża, pod zboża i te pejty, żeby tutaj na coś się działo, dach nie siedział jak sam tam. Dobra, teraz tak, odpalamy sobie trojeczkę, coś innego, czekaj, inny tok myślenia mam. W tym roku. O, czekajcie, to już bym teraz już skończył, żeby dużo bliżej podjechać. Beczką chyba będzie teraz dobrze. Tak mnie się zdaje. No nie wiem, tak leje na łoku. Ścieżek się nie ma, to też jest troszeczkę inaczej. Ale na beczką nie wiem, ścieżki wiele, to trochę komicznie to wyglądało. No ale co zrobić. Odcinek na wtorek, mam nadzieję, że uda mi się jakoś teraz połganie wszystko, żeby tak na bieżąco być. Powiem szczerze, chyba przebijanie tej czasu to jest naprawdę makabra, nafutować te byki. Cały termen poszedł, cała kieszonka mi poszła z belek, poszło mi prawie cała pizma. Zaraz już poszła, mam powiedzieć, pizma z kukurydzy. Jedna, siedmiona zostaje. To jest katastrofa, można powiedzieć w pewnym sensie, że teraz tego idzie tyle, że no nie da się tego pydła wyżywić, tak? Jest tyle. No ale na szczęście jakoś tam sobie tutaj daje radę wyżywić to pydło. No ale mówię, tutaj czas, żeby spędzić na tym, żeby to przewinąć, to jest naprawdę katastrofa. Grudzień, styczeń, luty, marzec, 4 miesiące. 4 miesiące, a ja siedziałem bite 4 godziny, bite, nawet nie wiem, może bo to przerwa mi siedziałem, ale tak mówię, bite 4 godziny to na 100% siedziałem, żeby te MMA umieszać, żeby przygotować wszystko, żeby to porobić, kurwa katastrofa z jednej strony, no ale udało się, wiecie, dlatego też te szpety muszą być coraz większe, mimo że ten paszowóz też przecież nie jest mały kupiony, już taki dość gabaretowo duży. Ten paszowóz, a tu jednak jeszcze no jednak troszeczkę za mały, ale już trzeba się cieszyć z tego, że wiecie no w początku jakoś tego niczego nie czuł, a teraz naprawdę no jest tego łogrą. Dobra, nie wiem czy dużo dzisiejszy musinko byłoby to na tyle, jeśli tak już nie wiem, wszystko to sobie komentarz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.